Tynki gliniane na każdą ścianę. Nasze domowe doświadczenia. Literatura fachowa rozpisuje się o tym, jakie są cudowne właściwości tynków glinianych. Dzisiaj opowiemy Wam o tym. Postanowiliśmy to sprawdzić. Mamy doświadczenie. 9 lat mieszkania w domu z tynkami glinianymi i 9 lat mieszkania w bloku, gdzie tynki były konwencjonalne. Dzień dobry. Nie do końca byłam świadoma, o co w tym wszystkim chodzi. Ale że z natury jestem otwarta na nowości, więc stało się. I tak mieszkam nie tylko w czterech, ale w wielu ścianach, glinianych oczywiście, w ciepłym kolorze brązu. Zawsze mieszkałam w pokojach o jasnych kolorach ścian. Dzisiaj nie zamieniłabym koloru glinianego na żaden inny. Jeżeli dla kogoś stanowi to problem, pamiętajcie, że gliniane ściany można pomalować dowolnym kolorem glinianych farb. Nie zmieni to w żaden sposób naturalnych właściwości tynków glinianych. Jakość wykonania tynków sprawia, a mija już 9 rok, że nie musimy i nie musieliśmy dotąd robić kapitalnych remontów. Do wyjątków należą takie zdarzenia, jak na przykład małe dewastacje poczynione przez dzieci, myślę tutaj o niewielkich zabrudzeniach, albo takie drobne kolizje, kiedy trzeba było wnosić tapczan na piętro domu zbyt wąskim korytarzem. Na szczęście te mankamenty bardzo łatwo daje się usunąć, zatrzeć na nowo. Dla mnie najważniejsze jest to, że nie musimy co 2-3 lata robić kapitalnego remontu i przemalowywać wszystkich ścian. To nie wchodzi u nas w grę. Tynki gliniane nie osypują się ze ściany. Są idealnie gładkie i bardzo przyjemne w dotyku. Choć oczywiście możecie zdecydować się na tynki w duchu rustykalnym. Wszystko jest kwestią gustu. Na naszych ścianach lubię też zaokrąglone narożniki. Nadają wnętrzu łagodności. Gliniane ściany kumulują ciepło. Doświadczamy tego szczególnie w miesiącach, kiedy można było już palić, a jednak tego nie robimy. Latem jest przyjemnie chłodno, a w sezonie jesienno-zimowym nagrzany dom powoduje, że ciepło bardzo powoli ucieka z glinianych ścian. Na ten ciepły efekt zwróciła nam uwagę sąsiadka, która przyszła z wizytą i nie mogła uwierzyć, że nie zaczęliśmy jeszcze palić w piecu. Od początku zaufałam, że glina posiada antyalergiczne właściwości. Odkąd tutaj mieszkamy, nasze dzieci ani razu nie musiały przeprowadzać testu na alergię, a wszystkie dotychczasowe symptomy alergiczne bezpowrotnie ustąpiły. Glina wchłania wszystkie przykre zapachy, z wyjątkiem smażenia placków ziemniaczanych. W naszym domu nie ma tak zwanego zaduchu. Utrzymujemy bardzo optymalny poziom wilgotności. Wyjątek stanowią mroźne miesiące, kiedy pomagamy sobie włączając nawilżacze. Czy tynki gliniane mogą być w łazience? Tak, ale nie w tych miejscach, w których bezpośrednio woda będzie spadała na tynk gliniany. Więc pamiętajcie, dwie ściany, na których będzie powiedzmy prysznic i umywalka, wyłóżcie kafelkami. Ale dwie pozostałe, tak jak u nas w domu, mogą być ze spokojem otynkowane tynkami glinianymi. W naszym domu na poddaszu sufit i skosy są również tynkowane gliną. Zgodnie z zasadą tynki gliniane na każdą ścianę odważyłem się położyć, bo wiedziałem jak. Tynk gliniany na płytę MFP.
były krótkie trzy tematy. Zagruntowanie, położenie warstwy siatką i nałożenie gładzi. To już wszystkie odpowiedzi na pytania na dziś. Jeśli macie kolejne pytania, zadajcie je nam w komentarzach pod filmem. Odpowiemy na nie w najbliższy tłusty czwartek 11 lutego 2021 roku o godzinie 21. Serdecznie zapraszamy. Tynki gliniane na każdą ścianę. Nasze domowe doświadczenia.